miejsce jest zupełnie, zupełnie bez jaj. To, żem się wpierdzielił teraz, powiem wam, czuję się jak baletnica. Miejsce, w którym podobno jest najpiękniejsza plaża na świecie. Wczesny poranek w Agadirze. Jest jedna rzecz, która mnie tutaj strasznie denerwuje. Ci ludzie są niepunktualni. Byliśmy umówieni na godzinę 8 na śniadanie. Mamy godzinę 8:40. Przed chwilą pan przyszedł i zapytał, czy chcemy śniadanie. I zniknął. Po prostu gdzieś poszedł. Prawdopodobnie robi dopiero zakupy na śniadanie. No cóż, drodzy moi, Agadiru nawet nie będę wam pokazywał, chociaż może jakaś jedna, dwie migawki się znajdą, bo to miejsce jest zupełnie... zupełnie bez jaj. Tutaj nie ma żadnego klimatu, no chyba, że ktoś lubi emerytów spędzających wakacje w Maroko. W cudzysłowie oczywiście. Dzisiaj jedno, a może nawet dwa fajne miejsca, do których chciałbym was zabrać. Będzie to przepiękna plaża i będzie to miejscowość. Więcej nic nie powiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Za chwilę, mam nadzieję, pojawi się śniadanie, a zaraz później startujemy. Mamy prawie 3,5 godziny jazdy do miejsca, o którym wspominałem. Także zapraszam na nowy materiał. Naprawdę można całymi kilometrami jechać pustymi drogami, właściwie czymś, co drogę przypomina. Jeden pas plus dwa pobocza, pobocza oczywiście piaskowe, pas no pewnie asfaltowy, choć z wieloma dziurami, ale są też odcinki naprawdę bardzo fajnej jakości i tak się jedzie. 10, 15, 20 kilometrów, po drodze pojawiają się tylko i wyłącznie namioty, no tak, chyba można to tak nazwać, namioty, w których mieszkają ludzie, którzy wypasają owce, pasterze najprawdopodobniej. No i co jakiś czas można minąć samochód. Właśnie w tej chwili będę wyprzedzał, wymijał i to całkiem spore auto. Zaraz zobaczymy, nie zjedzie, czy oczywiście zjechać. Grzecznie, kulturalnie, ale nie ma większych problemów poza jednym samochodem ciężarowym wyładowanym po brzegi, który stwierdził, że po prostu nie zjedzie, bo i po co. No to jedziemy na najpiękniejszą plażę świata, tak przynajmniej niektórzy twierdzą. O prawdzie przekonamy się już za kilkadziesiąt kilometrów, bo jeszcze około kilkudziesięciu kilometrów zostało. To absolutnie nie dlatego, że chciałbym narzekać, po prostu obawiam się w tej chwili, że będzie mnie dosyć słabo słychać. No już jesteśmy, La Gzira, miejsce, w którym podobno jest najpiękniejsza plaża na świecie. Mam nadzieję, że cokolwiek usłyszycie, bo tu rzeczywiście może być całkiem spory problem. Laguny fajne, miejsce naprawdę bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że znajdę te skały, po które tutaj przyjechałem. Jak na razie muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Plaża przepiękna, ocean po raz kolejny jest ok. Jest. Ciężko po tych kamieniach łazić, ale powiem wam, że no, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Parę ujęć tutaj na tej rafie. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że tak daleko trzeba będzie iść, bo wydawało się zupełnie blisko. Parę ujęć na rafie, a później spadamy szukać tych dwóch takich pięknych skał. To znaczy jedna się zawaliła, a druga gdzieś tutaj podobno jest. Skała nad wodą. Właściwie woda pod nią przepływa po prostu. No dobra, lecę dalej.
To, żem się wpierdzielił teraz, powiem wam, czuję się jak baletnica, bo tutaj rzeczywiście przejście między jednym a drugim kamykiem jest dosyć trudne i śliskie. To zielone tałataństwo, zwane chyba algami morskimi, skutecznie utrudnia chodzenie. Można sobie nogi powyłamywać. Do tego wieje, ale jest przepiękna pogoda. Ten wiaterek, mimo tego, że jest taki chłodnawy raczej, to powoduje, że robi się naprawdę przyjemnie. Oj, patrzcie. O, tu teraz trzeba przejść przez ten kawałek. Przepraszam, że nie patrzę w kamerę, ale naprawdę staram się przeżyć. W cudzysłowie oczywiście, bo bardziej chodzi o to, żeby się nie zmoczyć. No, wracam. Wcześniej zapowiadałem, że zaraz będziemy próbowali dotrzeć do tych skał. Tu widzę, jedna skała jest już zawalona. Niestety o tym informowano. Natomiast druga skała jeszcze ciągle jest w dobrym stanie. Nie wiem, jak długo jest możliwość dojścia do niej, bo woda się zbliża, zbliża się do brzegu i wtedy toruje trochę przejście, ale nie będzie źle. Fale są piękne dzisiaj. Widzę, że trochę plaży pozostało, także komu w drogę, temu grabki. No i spróbuję odnaleźć najpiękniejszą skałę nad wodą, pod którą przepływa woda, i najpiękniejszą plażę na świecie obejrzeć. Chyba warto, prawda? I powiem wam, że nie spodziewałem się, że to cholerstwo będzie tak wielkie. Z daleka zupełnie nie wygląda. Z daleka wydaje się, że jest takie malutkie, że cholera jasna, żeby tu brzydko nie przeklinać, sami zobaczcie. Naprawdę ogromna skała, pięknie wygląda. Woda ją pewno trochę psuje, przepływając pod spodem, dlatego też jedna z nich się już zawaliła, ale o, robi wrażenie i to robi bardzo duże wrażenie. Kawałek dalej była druga taka dziura, taka skała, ale niestety się zawaliła. To już nie będę was tam prowadził. Zerknęliśmy, zaliczyliśmy, zachwyciliśmy się, no i spadamy dalej. Teraz musimy wrócić plażą, jakieś mniej więcej 2-2,5 km, ale warto z tymi okolicznościami przyrody, warto zwiedzać ocean. No, jak zwykle fantastyczny. Ja już to kilkakrotnie mówiłem, zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Tutaj bez większych przygód. Pamiętajcie także o tym, że jak będziecie w Maroko, to prawie wszędzie, i to nie wiadomo skąd, pojawiają się panowie parkingowi. Co więcej, niektórzy z nich znają Polskę, niektórzy z nich, większość z nich nawet, zna Lewandowskiego. Są bardzo mili, sympatyczni. Dzisiaj miałem okazję chwilę porozmawiać z takim panem, to właśnie mówił, żeby tutaj przyjechać, bo jest naprawdę pięknie. Mówił również o tym, że muzułmanie wcale nie są przeciwni całej reszcie świata i że oni zapraszają bardzo serdecznie, że Maroko jest krajem bardzo pokojowym. No i rzeczywiście mam też takie wrażenie, bo nie zdarzyła mi się żadna sytuacja, to już mówiłem zresztą kilkakrotnie, żadna sytuacja jakaś groźna. Jeżeli byłaby w ten deseń, to gdzieś tam u mnie w głowie się stworzyło bardziej, biorąc na realia europejskie, że skoro dzielnica jest brudna, skoro jest więcej ludzi, więcej tubylców, to może być niebezpiecznie. Tak nie było tutaj. No mówię, chyba że gdzieś tam w mojej głowie tak się rozglądam, bo tu nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać. Są na skałach jeszcze jakieś pozostałości obozowiska, zdaje się. Przed chwilą fale mnie mało nie odcięły od lądu, bo wlazłem między skały i okazało się, że trochę się zrobiło grubo, jak przyszła taka większa fala, której jeszcze kilka chwil wcześniej nie było. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Jeszcze tylko taka mała dygresja. Jedziemy sobie w Maroko przy samym oceanie,
No rzeczywiście zainteresowanie tym miejscem robi się coraz większe. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo jest tu przepięknie. Tyle, że mam wrażenie, że w ciągu kilku najbliższych lat to miejsce, ten teren, ta część Maroko straci swój charakter typowo marokański, stanie się bardzo komercyjne, bo tu powstają ośrodki wczasowe, jak grzyby po deszczu dosłownie. Tutaj również coraz więcej jest restauracji, coraz więcej komercjalizacji. Ja rozumiem, całe Maroko bazuje na przemyśle turystycznym, natomiast obawiam się, że akurat w tym miejscu ten klimat, który Maroko nam daje, może bardzo szybko zaniknąć. Chyba szkoda.